Zobaczymy, jak wypadnie Sigurd Petersen. Ależ ma warunki. To będzie na pewno długi skok. Być może po rekord. On potrafi skoczyć zawsze daleko. Kapitalny skok! To jest przeskoczył skocznie. Das gelbe Trikot. Die 22-Jährige, sie hatte es schon mal, vergangenen Samstag, konnte das da gar nicht glauben bei der Siegerehrung, dachte, das ist doch ein Fehler hier, dass ich das Gelbe habe. Zurückhaben will sie es dennoch. Chiara Hölzel. Und die springt weit. Die hat eine... Ależ miał kapitalne warunki, a przy jego dynamice, przy jego formie musiało się to tak skończyć. 3,5, 2,5 metra miał wiatr na buli, 1,8 na dole. Tak trzeba było po prostu w tych warunkach skoczyć. Możemy mu głośno bić brawo, bowiem zrobił to, co powinien zrobić wielki zawodnik, wielki mistrz. Brawo, Sigurd. 143,5 metra. To jest rekord, który zostanie na pewno na długo, na jakiś czas. Ta skocznia obliczona... Powinien skoczyć 106 punktów, by być na drugim miejscu. 103, by być trzecim. 102. Który z tych wariantów się okaże dla niego realny? No, piękny skok Johanssona. Fals. So ist es. Gestern war sie fünfte. Es kommen ja noch vier. So, jetzt Angriff, fertig. Die Siegerin von gestern, Yuki Ito. Volle Attacke. Wow. Komm, 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 komm. Wow. Ja, 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 ja. Das ist schon zurück. Das Wort wieder. Piękny, daleki skok Johanssona. Ileż to było w dzisiejszej serii próbnej. Popatrzmy, on tam już miał lądować, a tutaj, proszę, jeszcze jest. I on to wytrzymał. Jeżeli wytrzymuje się 252 metry, jest rekordzistą Norwegii w długości skoku Vikersund, to można wytrzymać także 113,5. No ale my teraz czekamy mocniej, biją już serca w polskich domach, bo miejsce na platformie startowej zajął Kamil Stoch. Wygrał tutaj dwa lata temu pucharowe zawody, dzisiaj na półmetku jest szósty. No i zobaczymy, czy zdoła poprawić tam swoją pozycję. Niewiele brakuje do podium. Znając waleczność Kamila, znając jego serce do walki, na pewno spróbuje. Oby tylko wiatr mu sprzyjał. Kamil już w powietrzu. Spokojny lot. Ładnie tutaj łapie noszenie. Bardzo dobry skok, daleki, ależ poszedł. Gott over, ned mot 140 meter kanske, for å kunne sette press på Pinkelnig. For en ting er å ta ledelsen nå, men du har altså 18,3 poeng du skal spise opp etter første omgangen på Pinkelnig. Kom igjen, Maren! Dette ser vel bra ut, dette! Ja. Kom igjen! Ja, ja da, da! Helt ned igjen! Er det en ny bakkerekord igjen da på Maren Lundby? Tutaj Kamil Stoch złapał to noszenie w końcowej fazie lotu, no i to ależ wspaniały skok. No i znów przypomina się ta historia jak z Wojciechem Fortuną w 72. Leciał i leciał i leciał nasz Kamil tak, jakby właśnie chciał zaprzeczyć prawom ciążenia. A to tylko ten wiatr pod narty go tutaj uniósł i na tej poduszce poszybował gdzieś tam poza 145 metr. Takie mam wrażenie. Takie noszenie w dolnej części, co pozwoliło mu skoczyć 138,5 metra. Ale teraz Kamil Stoch. Wysoko zawiesił na poprzeczkę Robert Johansson, 145,5, 144, Kamil w powietrzu, pięknie, wysoko, ależ znakomicie, niewiarygodnie! Seifert, 131 meter im ersten Durchgang, da muss sie jetzt, da kann sie vielleicht noch was draufpacken jetzt, Rückenwind, aber nur leicht und fliegen, das kann sie und weit, ganz weit! On skacze poza wyobraźnią pozostałych rywali. Przechodzi narciarskie pojęcie. Jest niewiarygodny w tym, co robi. Ile trzeba skoczyć, tyle skacze. No przecież 145,5 Roberta Johanssona. O 2,5 metra pobity rekord skoczni. Wydawałoby się, że no musi, ciężko będzie to wszystko poprawić. A Kamil Stoch skacze w niewiarygodnym stylu.